Wiesz, jaka jest różnica pomiędzy dobrym a słabym rysownikiem? Większość powie, że jeden ma talent, a drugi nie. Bzdura! Dobrego od słabego rysownika różni czas poświęcony na doskonalenie swojej umiejętności. Ten dobry szlifuje swój poziom każdego dnia. Poświęca temu mnóstwo czasu i bardzo powoli staje się w tym coraz lepszy. Ten słaby weźmie kartkę raz na miesiąc na 15 minut i po nieudanym rysunku płacze, że nie ma talentu. Bez pracy i treningu nie osiągniesz nic, nawet jak twój talent jest ogromny.